can see God when I take my mask off. Hej, hej, witam was bardzo serdecznie w Payday 2. Mam dla was materiał z Raca, w którym będziemy gotować metę. Pamiętajcie, nie róbcie tego sami w domu. Hej, cześć, witajcie w kolejnym filmiku dla Roka. Jestem Ekstermi oczywiście. Cześć. No i robimy Raca na Deadwishu, znaczy na Overkillu. Deadwisha nam się nie chce, bo jest trudny już. Na dwie osoby jest za trudny. Tak. Tak. Nawet czasem na 4 wydaje się przerąbany. Czy on nie jest przerypany, bo no Deadwish na głośno to jest masakra. Nie lubię robić tych misji na głośno. Znaczy nie lubię robić misji na Deadwishu, których da się tylko na głośno, ponieważ no nie ma tego fanu, że jest drugie podejście na cicho i możesz się skradać. Jest po prostu napierdalanie. Tak jak we wszystkich FPS-ach. No. A pójdę to. Payday ma, Payday możesz jednak, grać na cicho lub na głośno. Tak. Okej. Okay. Jak dla mnie Payday został stworzony do misji na cicho, do gry na cicho. No jest tylko urozmaicony tymi na głośno. Dobra, no. Podstawowa sprawa. Na wszystkich poziomach trudności oprócz Deadwisha nie opłaca się kupować. Fajnie dostałem wiadomość. Więc co się robi? Wysadza i się czeka na wana. Tak. Kolejna rzecz. Czy tam ci listę od razu poprawiać na każdej mapie, co oni zrobili? Nic złego? Można na każdej mapie po kolei. Okej. Okay. Na mapie możecie wziąć tylko 3 składniki, każdy po jeden. I z spawnami są na przykład tutaj ubikacja, domek, który wysadziłem, znaczy otworzyłem sobie na początku. I piwnica. Piwnica właśnie, jeszcze domek na zapleczu i tutaj jest auto. Oto. Jeżeli gracie na normalu lub wyżej do Deadwisha, najlepszą kampą jak dla mnie jest albo właśnie kibel, jak macie full skład, albo piwnica. Lub dach, zależy kto co lubi. Co? Jeszcze istnieje jakby jeden bug, chodź tu na chwilę. No. Który polega na schowaniu się tutaj pod... Tutaj jedynie na... Wezmę. Tutaj jedynie na Deadwishu się chować, tak. Ponieważ i tak się gotuje. Tak, tutaj się kampimy i... Kostnik soda, nie acid. Dodamy hydrogen chloridu. O. Teraz specjalnie... Boże, mam dobra. Za głośną muzykę. Okay. Kurde! Zapomniałem wziąć tego, moje machy. Bym robił aciwkę od razu spod... A nie, już mam aciwkę z podnoszeniem, dobra. Masz. Też ja nie mam tastera. Nie mam tastera jeszcze. Ech. Okej. Takie małe wyjaśnienie, dlaczego my wysadzamy. Ponieważ chcemy to misję zrobić jakby jak najszybciej i jak najbardziej opłacalniej. Dotowanie tak, jest mało opłacalne. Gotowanie nie przynosi za dużo pieniędzy, więc... Są inne lepsze misje na hajs. Tak, są inne misje, które można zrobić znacznie szybciej i znacznie więcej hajsu z niej dostaniemy. Tak. Gra by chce poprawić, bo się bierze 3 składniki, tak jak już mówiłem, a nie 2 jak on uważał. Czekajcie, muszę puszkę po coli odstawić na bok, bo się mi obija kabel. Tarcza? Okay. Jestem pełnoletni. Blokowanie produktów zawsze w modzie. Darkens Dango. O! Muszę od Warmara wziąć wszystkie gry jego. Czekaj, co to na... Czemu? Bo ma ciekawą gierkę. Co ma? Darkens Dungeon. Spodobało mi się. Dobra, kolejna rzecz. Pierwszy raz Rok wziął dobry staw. Brawo. Tak. Kto by pomyślał, no nie? No. Teraz zdechnę. Tarcza.
Kolejna rzecz. Marnowanie amunicji na botów, na przeciwników, którzy są poza mapą. I to jest naprawdę troszkę bolączka, ponieważ tej amunicji jest niewiele, jeżeli się ją traci całą. No. Dobra. Co dalej? Co dalej? Kurde. Nie wiem. Nicza. Wiem, próbuję czytać to, ale mam tak źle ustawiony telefon, że... Brax nie wie... Ła. Ja to sobie przerzucę na drugi monitor. Spoko. Ten notatki. Tester! Już. Kurde. Jak ja kocham Brax, to jest po prostu najlepsze, co może być pod słońcem. Tak, powtarzam się każdy odcinek, że gram w oknie. Ci dostaję mordę, dostaję mordę, dostaję mordę, ale mam amunicję. Dobra. Granata. Kolejna rzecz. Ała! Dzięki, że mi się tarcza, znaczy tarcza, ammo włączyło. Armor, może. Sniper. A, nie trafię sobie w niego tak. Kolejna rzecz, jeżeli chcieli gotować koken od razu, to każdy powinien z nich mieć przynajmniej cały zestaw składników w pierwszej minucie, ponieważ później bieganie za tym wszystkim jest upierdliwe i trudne, żeby się przebić samą na przykład do vana lub do piwnicy. Dobra, możemy już tam powoli iść, bo już mówi, że jest na moście. Ała. Uważaj na ninja. Tak, który tam mi się... Przeważnie tu. Hej, tak, jesteś? Pod autem albo za śmietnikiem. Okej. Okay. Ewentualnie słyszę. Tu za... O, właśnie. Tu co dalej? Ścianą. Nie oznaczając special forces'ów. Special z enemy, nie wiem jak to mówić. Ninja i wszystkie inne. No, jakby tak. Nie, dobra, wszystkie. Nie karmię. Żeby ich oznaczyć, wystarczy kliknąć F na specjal, czyli tarcza, bulldozer, clocker, taser, sniper i więcej nie ma. O, jedzie van. Widzicie? Jak macie chyba spotera, to nawet nie trzeba... Nie, spotera... Spojrzycie na przeciwnika, czasem go nawet nie trzeba oznaczać. A teraz spotera tak zmienili? No dobra, zepsułem. Bądź co bądź, przed policją musimy uciec, ale coś nas zatrzymało. Jak strzelisz przeciwnika, to czasem już go samemu oznaczało. No nie, bo wcześniej spotter dawał, że oznaczono mnie więcej. Zawsze jest tu escape. Dobra. Oni nie mają już twarzy. No comment. Cytat z filmu oczywiście. Zły build na techniku dla Rocka, przynajmniej na początek, bo to co patrzyłem, on spoko idzie, bo ja też używam tych skilli, ale nie na początku. Wysadzili w złym momencie, czekaj, muszę nadrobić. Źle kampią na zewnątrz, bo Rock wysadził laboratorium przez przypadek u nich. Ale on, no właśnie, przez przypadek, więc wysadzenie w złym momencie jest trochę tak jakby... Chcieli wysadzić, ale nie wiedzieli kiedy. No. Źle tego. Wysadzili bez myślenia o tym. Cameron jedynie bez maski tego. No, dobra. Oni chcieli gotować, a mimo wszystko wysadzili. O, garaż, czyli szybko. Garaż? No. Garaż. A, to nikt. Szkoda było tego, bo na tym samym co nie mieli mam komentarze do tego. Ale, po pierwsze, źle rozstawił działko na samym początku, powinien poczekać z miejscem, w którym będzie kampił. Wow, 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 dostaję po mordzie, dostaję po mordzie. No, jak już zbiją maskę, to... maskę, kamizelkę, to potem to już jest. Odsuń się, bo ja mam... A nie, dobra. Zakwikuj. Co tam broń? Kolejna rzecz, nie potrafiliście ustawić na tym miejscu, tam gdzie im helikopter przyleciał, tam powinni kampić od razu. Bije mnie po prawej. Dzięki. Wiesz? Bo oni mieli co, park escape chyba, no nie? Oni mieli tego z... achievką you shall no pass. A, most. No, okej. To tam jest banalnie przetrwać. Tak, nie ogarę z tym. Tam nawet jak tarcze ci wejdą, graba, tak pewnie nie obejrzysz,
to jest banalnie łatwe je zabić. Samotnie je zabijam tam. No dobra, nie mamy żadnego worka mety, ale coś będziemy musieli wymyślić, aby dostać informacje. Wystarczy nawet poskakać trochę po nich. Słabe stawki z roka pomiędzy każdym dniem, co mnie bardzo irytowały, bo spoilerowały. Ja wiem, co się dzieje w misji, ale jakbym to oglądał za pierwszym razem, no to sorry. Te wstawki sam spróbuję zrobić, żeby je wyśmiać jeszcze bardziej. Naprawdę, ale z kamerką. Ale ja mam tylko telefon. A dobra, zrobię, tylko muszę się ogalić pierw. Nie, ja to zobaczę. Ja to muszę zobaczyć. Używali apteczki jak nie mieli czarnego ekranu, co jest marnotrawstwo apteczki. Sorry, Winnetu. Powinni już wtedy wziąć nawet... No chyba, nawet... że już biegniemy do escape'a i... Dobra. Potrzebujemy tej HP. Patrzcie, ja sobie mogę tak oznaczać ich. To są specjalne. Dobra, spróbujmy to. W drzwiach. Dobra. Na 15. Dobra, nie. Na 20. 20. No. Nie. Nie udało mi się. Dobra. Mniejsza. Da się to zrobić na cicho, dopóki nie usłyszą strzałów, albo jak nie zobaczą, jak ich ludzie giną. Dopóki pierwsza osoba nie podniesie broni, to jest spokój i cisza. Right. Dobra, szukaj jej tego. Jest to? Jest to. Jest tam. No faktycznie. Przybiegnę do kolejnego. Ty zostań tu. Ja mam wiertło. Mógłbyś przeczytać kolejny punkt, bo... biegnę? Na czym skończyłeś? Chujowa apteczka, utrata info... A, utrata info. Tak. Tak, utrata info na przykład. Chujowa apteczka, musisz to czytać dosłownie. Tak, czytam to, co żeś napisał dosłownie. Biegłeś do tego budynku obok? Tak. Okej. Okay. Mam kolejny. Mniejszy teraz. Okej, okay, mamy dwa sejfy zabezpieczone. Ja sobie wezmę Hoxtona. Ty będziesz miał kobietę do roboty. A, chodź do kibla, chodź. Chodź. Dobra, utrata info. Nie rozpoznanie dźwięków Special Pulse. Dobra, ninja nie potrafię rozpoznać. No sorry, to jest tak irytujący dźwięk, że go zawsze rozpoznam. No. Naprawdę. Znaczy, ninja i taser wydają taki sam dźwięk, czytaj taki... trzeszczenie. No. Ja mam pozmieniane trochę już dźwięki nawet. No nie, ja się dźwięki akurat nie wiem. Ja sobie tego Onicia nadrzuciłem. A więc tak. To ze skakaniem, to z tamtego okna, co wybiłem właśnie szyby, chcieli zeskoczyć na dół. Okej, skaczcie. Tylko moglibyście jeszcze nacisnąć shift i spację, żeby lecieć dalej. My nie doskoczymy. Ja nie doskoczę! Nie, no, ja bym się zabił już stąd skacząc na przykład. Choć mam Cutburgera na asie. Tak. Nie mam na pierwszym. No, mów. Cutburger ci i tak nie daje. Jak jest jakaś wysypysz, który się zabijesz, to się zabijesz. No. Zabity. O, to ci po prostu daje, że jeżeli byś skakał, a masz szansę przeżyć, no nie. To nie odbierze ci życia na asie, bo odbierze tylko armor. Boże, dobra. Nie ma przeciwników. Ucieczka drugiego dnia, czyli aktualnego. Zginęły tam dwie osoby? Na pewno jedna, na pewno jedna zginęła. Teraz jak uciekali na przykład. No, na hardzie umarli. My gramy overkilla i jeszcze nam się nikt do budynku nie dostał. Mi się dostali. O, słyszę ninja. O fuck, amunicja. Ja się bawiłem z dwiema tarczami, jolo. No. I właśnie potem teraz rozpoznałem, że mam ninja u siebie. Usłyszałem takie... O kurwa, tarcza. Usłyszałem takie dziwne trzeszczenie. Nie, dobra, to nie ninja. No. Pokonanie tarczy nawet samemu nie jest trudne. No, właśnie tu zaprezentowałem na dwóch naraz. Jolo. Ty, jeszcze będę musiał ammo zostawić.
Nie mam tylko apteczki. Masz? Ja mam przyjaciela. Jeżeli chcecie szybko zeskoczyć tutaj z okna, to schodzicie na to i dopiero na ziemię. Nie bezpośrednio z okna. O, dining lighta mam, Peter. Muszę sobie pożyczyć od nich kurde biblioteki. A u mnie po prostu zbiegać się na dół. Tutaj nie ma jakiejś zasady, po prostu jest wyjście. Dobra, nie ma. Ninja. Słyszane. Jola. Uuuuj! Boże, ja tak strzelam, nikogo nawet mi się amunicja nie skończyła. Jakoś nam się udało, teraz wystarczy zająć się autobusem. Wiesz co, mi troszkę tak do 30 spadło wamo. Ucieczkę drugiego dnia, aha, okej, okay. Teraz tylko będzie na temat trzeciego dnia. Jak robimy? Dwa worki spieprzamy? Czy wiesz, ja kupię wszystko, ale zobaczymy jak tego, możemy lokalizować im pokazać jak to się robi. Dobra. Dobra, zaczynamy trzeci dzień i tak, nie trzeba wysadzać tego busa, nie wolno go nawet wysadzić, bo jest irytuj... O kurwa, nie zmieniłem sticka. Ja łapy w górę! Nie opłaca się go wysadzać. Nie, znaczy, jak się go wysadzi, jest przerypane gorzej tylko. Wystarczy wrzucić tutaj granat nawet. Dobra, będziesz to lekpikował? Będziesz to lekpikował? Znaczy lekpikował robił? Pochodź tutaj do pierwszego, bo wiesz, że ja lubię mieć tego buga z nieinteraktywnym. Dobra, mogę. Okay. Mogę defuzować. Ja będę tutaj osłaniał. Wyrzucaj po sobie. Bierzemy worek i patrzymy, czy jest mina. Jeżeli jest mina, szybko ją lokpikujemy. Jeżeli nie ma miny, bierzemy kolejny. Idziemy dalej. O, C4. I nie można tego puścić, jeżeli to puścicie... To jest tak jak z pagerem. Tak. To znaczy, nie wybucha od razu, ale nie zdążycie drugi raz zareagować, żeby rozbroić. Ponieważ tak. Rozbrojenie trwa 4 sekundy. A czasu macie chyba 6. A mina wybucha po 5-6 sekundach. No. Więc to naprawdę trzeba szybko robić. Ninja. Kurde, ninja! Ninja gdzieś! Nie, tylko kobieta padła. No, kobieta presująca. Gdzieś słyszę kolejnego. Jak się próbuje skampić pod autem? Tak, trzeci ja cały czas... Może jedynie bardzo opłacający. Trzeci dzień jest najbardziej opłacający, jeżeli chcecie kasę. Pierwsze dwa trzeba olać. Jeżeli gracie we dwóch, nie lotniku, nie opróżniajcie worków we dwóch. Wystarczy, że złapie was taser i już jesteście w dupie. Tak, jestem w dupie, bo amunicji już nie mam. Musisz sobie chwilę poradzić. Okej. Ja aktualnie i tak tutaj kucam, no nie, więc raczej małe szanse, żeby mnie taser dorwał. Spoko. No, ale zawsze to jest jakaś możliwość. Kolejna mina. Jest na tak. Tej mapie achievka, żeby zrobić chyba 6 worków. Bez rozbrojenia i miny. I jest to naprawdę ciężkie, jak nie macie szybkiego podnoszenia worków. Tak. Buldo! No ile... Będziesz chyba musiał mi z nim pomóc. Zaraz, tylko rozbroję minę. Gdzie? Kurwa! Ninja mnie wziął. A to był... Dzięki. Śmierć z ręki ninja jest dobra. O, zabite. Bo nie zabiera ogólnych hapsów, a jak macie mało życia, to możecie się tylko zregenerować bez apteczki. Nie zabiera śmierci. No, życia pełnego jakby, nie wiem jak... Śmierci tak chujowo brzmi. Dobra, dude, przyjechał helikopter. Przyjechał helikopter? Na kółkach? Przyleciał helikopter. No tak. Ej, nic nie widzę, dostaję w dupkę. Znowu kobieta padła. O, amunicja mi się w końcu skończyła. Jest tam coś jeszcze. Gdzie? Przed busem tak ustawiłem. No. Rozstawisz mi koło helikoptera aptekę. Dobra. Wy w ogóle powinniśmy wziąć sobie zakładnika! No. Ty to wrzucaj, bo ja, wiesz, ja mam pecha. Ty już podawaj tutaj do tego, do helikoptera. Właśnie to robię. Dwa.
3, 4, 5. Tak, tutaj trzeba bardzo uważać, jeżeli tarcza nie ma dalekiego rzutu, to może być lekki problem, że tak to ujmę. Ej, źle rzuciłem sobie granat i zginąłem od tarczy. Dawaj. Czekaj, bo nie mam mu znowu. Dla tych, co chcą wiedzieć, dlaczego podchodzę do knupa i go podnoszę, umiejętność. Darcie japę? Tak. Nawet nie musisz podchodzić, 10 metrów wystarczą. 6. Czekaj. Dostaję po mordzie. Ekran mi się przyciemnia i mam 30 FPS-ów. Dlaczego? Wszystkie? A. Wszystkie ekran chyba. W jakim sensie? Dobra, wszystkie. No bo mam program, który mi o... Buldo! Buldo! O, teraz sobie zrobiłem zakładnika. Nie wiem po co, jak przez koniec, o. I mam przyjaciela. A ja się bawię z Buldem. Kurwa! Shit! Wyskoczył mi spod auta. Fuck! Skacząc możecie go zabić. Znaczy możecie tego, możecie go uniknąć. No, ej, dupa. Dupa. Dobra, chodź tu do mnie. Cześć. Ej, dajcie mi kogoś, żeby zabić. Może czasem jednak boty się przydają, bo... Okej, dzięki. Masz. Zabiłem ninja za wcześnie. Win. No. Okej, lajcik. Mnie zabił ninja? Ciebie kto? Mnie też zabił, nie, mnie zabił buldo chyba, albo czego. Co cztery można rozbić, aha. Czyli jesteś większą lamą, bo ty padłeś dwa razy. Wiem. Ale raz od ninja. Proszę. Misja, którą robiliśmy 20 minut, a tylko 500 000 zysku. Proszę. No, to jest nieopłacalne dla kasy. Może jakbyśmy ugotowali, to... My za Election Day'a dostajemy 4 miliony. Tak. No dobra, nie. A, ostatni punkt. Ostatni punkt, jaki mam zapisany na liście. Boję się waszego specjala Rocky. Boję się kurwa tego. Ale możesz być pewny, że nagramy feedbacka. Tak. Wiesz co, patrzyłem na ich statystyki, to robili podobno Hoxton Breakout. No. O? Wiesz, oni grają na live, a ja nie mam. A nie, ja patrzyłem po statystykach, Payday Stats. No tak, ale oni grają na live'ach, a ja nie mam ochoty oglądać ich live'ów. Ja też nie. Mam ciekawsze rzeczy do roboty. Już wystarczy, że mi nam odcinki z Paydaya. Ej, ty nie oglądasz, ja to muszę robić, ja robię listy. Też oglądałem, ale to oglądam bardziej szczegółowo. Ty jesteś murzyn od listy. Tak. Dobra. Dziękuję za uwagę, to był rat na overkillów. Dwie osoby, gdzie jedna osoba nosiła ciągle kamizelkę pod garniakiem. I, no, i ja przeżyła. W normalnej, bo mogę. No ja wnoszę tam, bo jestem kozak. Ja nie przebiegnę. Dzięki. Trzymajcie Czekaj, się. Bo... Co? Dobra, tak? Nieważne. Na razie. Na razie.